Kryzys demokracji, tak, on istnieje, on trwa, bo demokracja nie jest idealnym ustrojem, ale na ten moment nie mamy lepszego i trudno będzie jakby utrzymać taką całą, stałe zainteresowanie, tą stałą aktywność, to stałe dążenie do tego, żeby rozwijać demokrację. Spojrzymy na ostatnie wybory, a właściwie towarzyszące im referendum, to zobaczymy, że ono niewątpliwie stanowiło element kampanii wyborczej i pośrednio obietnic wyborczej, a więc jak najbardziej stanowiło ten element populistyczny. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale lub bezpośrednio. Z tej strony mówi do Was jak zwykle Agata Kępa. Dzisiaj na swoim kanale goszczę doktorantkę Annę Maciąg. Dzień dobry Państwu. Chciałam się zapytać oczywiście o demokrację bezpośrednio, bo to jest taki motyw przewodni naszego kanału, a konkretnie w naszej rozmowie o demokrację bezpośrednią, bardziej od tej strony populistycznej. Czy politycy wykorzystują demokrację bezpośrednią właśnie w tych celach populistycznych, czy demokracja bezpośrednia wręcz przeciwnie staje się takim pozytywnym trendem i mamy do czynienia z nią coraz więcej? W taki realny, namacalny sposób. Ja myślę, że chociaż to pytanie jest zbudowane, jest konfrontacyjnie, to tak naprawdę te opcje się nie wykluczają. Jeżeli spojrzymy na ostatnie wybory, a właściwie towarzyszące im referendum, to zobaczymy, że ono niewątpliwie stanowiło element kampanii wyborczej i pośrednio obietnic wyborczej, a więc jak najbardziej stanowiło ten element populistyczny. Z drugiej jednak strony widzimy trend aktywizujący do aktywności obywatelskiej. I to też było bardzo dobrze widoczne podczas działań poprzedzających wybory. Na przykład w social mediach, ja obserwowałam to akurat na Instagramie, influencerzy bardzo jednogłośnie zachęcali wszystkich do udziału w wyborach. Nie mówili na kogo głosować, w jaki sposób, edukowali, jakie są programy partii, jak przeprowadzane są wybory, w jaki sposób liczone są głosy, co możemy realnie zrobić, ale nie było ważne, na kogo finalnie zagłosujemy. Chodziło o to, żebyśmy wyszli z domu, oddali głos i zadecydowali, czy chcemy brać udział w referendum i jak na nie zagłosujemy, czy odmówimy udziału w referendum. I to jest zdecydowanie taki pozytywny trend wskazujący na to, że mamy wzrost takiej aktywności obywatelskiej, przy czym no to dopiero czas pokaże, na ile on jest jednorazowy, a na ile jest to początek jakiejś lepszej drogi. Jeżeli jednak spojrzymy na to szerzej, a więc pomijając także te wybory i to referendum, no to jednak te tendencje są takie umiarkowano średnie, bym powiedziała. Jak sobie sprawdzałam teraz stronę sejmową i losy obywatelskich inicjatyw ustawodawczych, to jednak wciąż 20 projektów wisi, niektóre od 2015 roku. Czyli jakby nie działa to tak w 100%. Trochę trudniej jest nam to przeanalizować na poziomie samorządu, jednostek samorządu terytorialnego, z uwagi na to, że nie mamy jednolitej próby badawczej. O ile jeszcze Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia informacje co do samorządowych referendów, no to już w przypadku innych instytucji demokracji bezpośredniej takich jednolitych wyników nie mamy. Ja pamiętam, jak w 2017 roku przygotowałam pracę dyplomową o budżetach obywatelskich w miastach na prawach powiatu. To było jeszcze w tym czasie, kiedy budżet obywatelski nie był uchwalony w ustrojowych ustawach samorządowych, czyli nie było wiadomo, czy to są konsultacje, one też nie były obowiązkowe w miastach na prawach powiatu. Więc ja musiałam przejrzeć wszystkie 16 wojewódzkich dzienników urzędowych, żeby wyszukać potencjalne akty prawa miejscowego, które tu regulują, dla tych 66 miast na prawach powiatu, a w przypadku tych, gdzie nie było, jeszcze BIP-y poszczególnych miast na prawach powiatu, bo niektórzy traktowali to jako akty prawa wewnętrznego. A tutaj mówimy tylko o 66 miastach na prawach powiatu. A co jeżeli chcemy zbadać coś tak kompleksowo na przykładzie prawie 2,5 tysiąca gmin? No to już się wydaje bardzo obszernym zadaniem, bardzo czasochłonnym i właśnie trudnym do takiej jednoznacznej oceny. Natomiast budujący jest bardzo wzrost instytucji demokracji bezpośredniej na poziomie samorządowym, a więc chociażby sformalizowanie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, czy ostatnia nowelizacja przepisów o gminnych radach seniorów. To wprawdzie nie jest instytucja demokracji bezpośredniej, a już taki organ administracji samorządowej, ale jednak społeczny,
który zyskuje bardzo dużą szansę na to, żeby został utworzony, jeżeli znajdzie się odpowiednia grupa chętnych. Więc myślę, że bardziej trend niż populizm, choć jedno nie wyklucza drugiego. Dziękuję za odpowiedź. Powiedziała Pani, że cieszą Panią te zmiany, które są na poziomie samorządowym. Czy my w takim razie, skoro obserwujemy ten trend jednak wzrostu demokracji bezpośredniej, widzimy, że jest demokracja bezpośrednia powszechniejsza na jakimś konkretnym poziomie? Czy jest powszechniejsza na poziomie centralnym, czy bardziej lokalnym, samorządowym? Jak to wygląda w Polsce? Ja myślę, że to odpowiedź na to pytanie determinuje nam system ustrojowy naszego państwa. Bo jednak już zasada subsydiarności, czyli pomocniczości, zakłada, że jeżeli coś może być zrealizowane, mówiąc tak potocznie, najbliżej obywatela, czyli na tym najniższym stopniu podmiotowości administracyjno-prawnej, to tam powinno być zrealizowane. U nas to będzie na stopniu gminy. Przy okazji, no, wszelkie duże inicjatywy ogólnokrajowe są kosztowne. No bo jednak zorganizowanie tego, jeżeli mówimy o wyborach typu referendum, tak, no to są koszty, jest to logistyka, jest to czas, odpowiednia precyzja pytań, która powinna dotyczyć całej społeczności, całego kraju. Natomiast w przypadku tych instytucji demokracji bezpośredniej, które dotyczą społeczności, czy to mieszkańców poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, możemy realizować interesy poszczególnych grup. Które są uwarunkowane chociażby stopniem rozwoju danej jednostki samorządu terytorialnego, w jakim kierunku tam jakby przemysł się rozwija, w jakim kierunku, jakie priorytety są, jakie zadania publiczne są kluczowe dla danej jednostki samorządu terytorialnego. I też konstrukcja instytucji demokracji bezpośredniej bardzo sprzyja temu, żeby one działy się na jak najniższym stopniu administracji publicznej. No bo przecież tylko w gminie możemy odwołać za pośrednictwem referendum lokalnego organ wykonawczy, czyli wójta, burmistrza, prezydenta miasta, no bo tylko to jest jedyny organ wykonawczy z jednostek samorządu terytorialnego, który jest wybierany przez ludzi. Tak samo tylko w gminach mieszkańcy mogą się samoopodatkować w postaci za pośrednictwem referendum lokalnego, gdzie w innych jednostkach samorządu terytorialnego takiej opcji nie ma. I też nawet przy okazji powstawania budżetu obywatelskiego, to jednak tylko miasta na prawach powiatu, które są gminami, zostały zobligowane do przeprowadzenia tej konkretnej instytucji demokracji bezpośredniej. Więc myślę tak, jest powszechniejsze. Zdecydowanie na stopniu gmin, która jest po prostu najbliższa mieszkańcom i społeczeństwu. A jakie wnioski w takim razie płyną z tej praktyki polskiego prawa dotyczącego demokracji bezpośredniej, referendum czy tych inicjatyw obywatelskich na poziomie samorządowym? Jeżeli chodzi o referenda ogólnokrajowe, to tak jak już nadmieniłam, one przede wszystkim są drogie. Są kosztowne, no bo jednak wymagają pracy wielu ludzi już na etapie przygotowania, potem zorganizowania wszystkich komisji, przeprowadzenia głosowania, zweryfikowania wyników, a jednak historycznie rzecz biorąc, ta nasza frekwencja podczas referendów ogólnokrajowych raczej oscyluje tak plus minus 50%, ale no jest duże ryzyko, że jednak będzie poniżej 50%. Natomiast jeżeli spojrzymy na referendum lokalne, no to tutaj mamy swego rodzaju paradoks. Ta kworum, które jest wymagane dla wiążącego referendum lokalnego, jest niższe, czyli 30%, a w przypadku tego referendum odwoławczego jest to nie mniej niż 3/5 osób, liczby osób, która wybierała dany organ, to może być nawet mniej niż 30% uprawnionych do głosowania. Niemniej jednak, jak badałam akurat odwoławcze referendum lokalne w 2015 roku, też na potrzeby pracy dyplomowej, większość tego typu referendum nie jest wiążące, bo nie jest uzyskiwane kworum. I często pojawia się hasło, żeby w takim razie obniżyć kworum. No bo skoro tylu mieszkańców uprawnionych do głosowania nie jest zainteresowanych, to może warto byłoby obniżyć to kworum. Ja jestem mocno sceptyczna wobec takiego rozwiązania. Bo ono może co najwyżej doprowadzić do rządów mniejszości. Czyli te grupy, które są w stanie się zaktywizować, będą decydowały o wszystkim, co dzieje się w społeczności. Może nie o wszystkim, ale o wielu ważnych aspektach. Ja zdecydowanie jestem za tym, żeby edukować społeczeństwo, aktywizować i wzbudzać w społeczeństwie takie poczucie sprawczości obywatelskiej, aniżeli żeby to kworum obniżać. Z kolei, jeżeli chodzi o obywatelską inicjatywę, czy to ustawodawczą, czy uchwałodawczą,
no to tutaj też to zależy od poziomu, na którym jest przeprowadzana. No bo jeżeli mówimy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, to siłą rzeczy ona reprezentuje interesy bardzo dużych grup społecznych, bardzo często grup zawodowych, pielęgniarek, nauczycieli, pracodawców czy szeroko pojętych pracowników. A więc chodzi o interesy ważne dla całego kraju. Przy czym jej skuteczność zależy od tego, czy te interesy zbiegają się, nie ukrywajmy się, z programem partii, która w danym momencie rządzi. No bo w jakimś stopniu jest to ze sobą powiązane. Natomiast jeżeli chodzi o obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, która stosunkowo niedawno została sformalizowana, to tutaj zadziały się bardzo ciekawe rzeczy. Ja sobie nawet przeglądałam projekty, jakie wpłynęły akurat we Wrocławiu. I widziałam, że jest 19 wniosków od czasu, kiedy wprowadzono tę instytucję. I to jest bardzo ciekawe, że większość tych wniosków dotyczy zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Czyli mieszkańcy zyskali niesamowicie skuteczny instrument do tego, żeby móc żądać od rady gminy rozpoznania jakichś zmian dotyczących MPZP, gdzie wcześniej to mogły być wyłącznie postulatywne wnioski, żeby rada się tym zajęła. Z drugiej jednak strony mieszkańcy w ramach tych obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych wnioskują o różne zagadnienia dotyczące ekologii, klimatu, ochrony zabytków, ochrony różnych pomników natury, na co gdzieś czasami administracji publicznej i samorządowej brakuje czasu w tej bieżączce administrowania i wypełniania rozmaitych zagadnień, a tutaj społeczeństwo wie, co jest ważne, jakie obszary należy zadbać, jakie obszary należy zabezpieczyć przed zbyt dużą ingerencją. I dzięki takim inicjatywom sprawiają, że organ stanowiący i kontrolny musi się takim projektem zająć i też te projekty nie dotyczą interesów partykularnych. One będą już dotyczyły interesów jakiejś większej grupy osób, no bo mamy wymaganą minimalną liczbę osób, która musi się pod takim projektem podpisać. W takim razie tutaj już o kilku zmianach jakby padło, między innymi o tym, żeby edukować, a chciałam się jeszcze dopytać, jakie zmiany by były potrzebne, nie tylko w polskim prawie, ale też może w polskim społeczeństwie tak szerzej, żeby te instrumenty demokracji bezpośredniej były jeszcze bardziej skuteczne i żeby były jeszcze powszechniejsze. Ja myślę, że jeżeli chodzi o zmiany w prawie, to ja raczej zostawiłabym to tak, jak wygląda. My naprawdę mamy dobry trend wzmacniający instytucje demokracji bezpośredniej, wprowadzający różne formuły i te wiążące, jak referenda, które wymagają fizycznej obecności. I budżety obywatelskie, które jednak muszą aktywizować mieszkańców, ale głosowanie mamy w formie zdalnej. I konsultacje społeczne, które mogą się odbywać zdalnie, no ale mają niewiążący charakter. Zdecydowanie uważam, że zmiany powinny być właśnie z punktu widzenia społeczeństwa. Po pierwsze, ta edukacja. No bo jeżeli wymagamy od społeczeństwa, od mieszkańców, żeby aktywizowali się, poświęcali swój czas, którego mamy, nie ukrywajmy, deficyt, poświęcali swoją uwagę, zasoby energii na działanie na rzecz społeczności, to oni muszą czuć, jak to mogą zrobić, jaki to będzie miało efekt i jak wygląda cała procedura. Czyli ta wysoka sprawczość, to wysokie zaangażowanie mieszkańców musi opierać się na edukacji i takim prostym wyjaśnieniu przepisów prawa, żeby ci mieszkańcy, to społeczeństwo wiedziało dokładnie, co robi, po co i dlaczego. I tutaj dużą rolę będą odgrywać liderzy aktywności takich społecznych, liderzy demokracji bezpośredniej, którzy bardzo mocno działają w tym obszarze demokracji bezpośredniej, którzy edukują za pośrednictwem różnych źródeł, bo to nie jest tylko działanie w social mediach, które powiedzmy trafia do tego młodszego i takiego średniego pokolenia, ale to też będzie korzystanie z możliwości działania różnych grup lokalnych, koła gospodyń wiejskich, jakieś zebrania emerytów i rencistów, podczas których można przyjść i przedstawić tym ludziom, że mogą coś zrobić, mogą się zaangażować. Ale konkretnie, jaki mogą zrobić projekt, jakie mają do tego możliwości prawne, jaki będzie ten skutek. I potrzebujemy właśnie też tego wsparcia prawnego, bym powiedziała, po to, żeby to, co robią te osoby, było osadzone w konkretnych realiach i żeby ci mieszkańcy wiedzieli, że jest dana norma prawna, która im na coś pozwala, i przychodzi osoba, która im wyjaśnia tak po polsku, co ona oznacza.
Pada tutaj wiele pozytywnych słów o tym, jak to wygląda, jak to może jeszcze wyglądać tak naprawdę dzięki już obecnej praktyce. Dużo mówimy o takiej tendencji rosnącej popularności tej demokracji bezpośredniej, przynajmniej tak wynika teraz z naszej rozmowy. Czy zatem my możemy w ogóle mówić o kryzysie demokracji w Europie i czy jeśli o takim mówimy, to receptą na ten kryzys może być demokracja bezpośrednia? Tu odpowiem, że i tak, i nie, bo to wszystko zależy od kontekstu. Jeżeli spojrzymy na to tak pesymistycznie, no to demokracja bezpośrednia może być wykorzystywana jako narzędzie, które będzie wspierać działania realizujące interesy pojedynczych grup, partii czy osób. To jest zawsze to ryzyko. Jego nie unikniemy, ale ja dalej uważam, że to są raczej incydentalne sytuacje. Kryzys demokracji, tak, on istnieje, on trwa, bo demokracja nie jest idealnym ustrojem, ale na ten moment nie mamy lepszego i trudno będzie jakby utrzymać taką całą stałe zainteresowanie, tą stałą aktywność, to stałe dążenie do tego, żeby rozwijać demokrację. Uważam jednak, że w zdecydowanej większości przypadków instytucje demokracji bezpośredniej będą nam angażowały ruch oddolny. Czyli na tym poziomie głównie samorządowym w naszym tutaj ustroju. Bo za pośrednictwem tych różnych instytucji, czy referendów, czy wyborów, czy głosowania nad budżetem obywatelskim, będziemy aktywizować społeczność do tego, żeby zainteresowała się czymś więcej niż swoją rodziną i tym swoim takim życiem prywatnym. Będziemy mobilizować do tego, żeby może posłuchali ci mieszkańcy, co mówią radni i nad czym głosują. I zakładam, że jeżeli będziemy mieli silny ruch oddolny, czyli społeczeństwo, które się angażuje już lokalnie, to też będzie się to przekładało na dużą świadomość tego, że należy także społecznie kontrolować całe państwo, bo to będzie wpływało na to, co u nas się dzieje. Więc ta frekwencja 70% na ostatnich wyborach, od których zaczynałam to w sumie pierwsze pytanie, ona jest bardzo dobrym sygnałem. Mam tylko nadzieję właśnie, że to nie jest taki impuls, tylko naprawdę kierunek dobrych zmian w kontekście zainteresowania i wykorzystania demokracji bezpośredniej. Czy w takim razie, jeśli pójdziemy za tym dobrym trendem, a nie tylko jednorazowym pikiem, to będziemy także mogli mówić o końcu takiego spadającego zaufania do polityków i powrotu takiej wiary właśnie w samą politykę poprzez to, że oddajemy władzę w ręce obywateli, obywatelek i umożliwiamy współdecydowanie na większym poziomie niż tylko bezpośrednie wybory, potem pośrednich przedstawicieli. Tu myślę, że bardzo ciekawe stanowisko na pewno można by uzyskać od politologów, którzy się specjalizują jednak w takim obszarze, ale jeżeli spojrzymy na to prawnie, to tak bezpośrednio instytucje demokracji bezpośredniej nie wpływają nam na zaufanie do polityków, tak bezpośrednio. Ale jeżeli spojrzymy na to pośrednio, to już samo to, czy partia rządząca respektuje głos swoich wyborców poprzez realizowanie przyjętego programu wyborczego i spełnianie obietnic wyborczych, pokazuje nam, czy jest godna zaufania. A więc przy takiej frekwencji, jakiej mamy, bez wątpienia to, jak potoczą się pierwsze miesiące i te pierwszy, myślę, rok rządów, bardzo dużo pokaże, czy nasz głos miał znaczenie i czy realnie to, co było obiecane, było wykonane. Natomiast jeżeli patrzymy na politykę w takim znaczeniu lokalnym, no to tutaj zdecydowanie też to respektowanie głosu wyborców, to uwzględnianie obietnic, które się złożyło przy pełnieniu już później mandatu, czy to radnego, czy to po prostu pełnienia funkcji organu wykonawczego gminy, jest bardzo ważne w kontekście tego, czy mamy zaufanie do polityków, bo też ten kryzys demokracji, jednym z jego powodów jest to, że wielokrotnie byliśmy zawodzeni, a obietnice były tylko obietnicami. Co w takim razie my, jako obywatele czy lokalna społeczność, możemy zrobić, żeby
demokracja bezpośrednia była powszechniejsza i jak dokładać swoją cegiełkę do budowania społeczeństwa obywatelskiego, tak żeby stało się ono jakąś faktyczną praktyką, a nie właśnie, żeby czy to demokracja, czy społeczeństwo obywatelskie były tylko populistycznymi hasłami. Myślę, że przede wszystkim musimy zacząć od tego, żeby zidentyfikować grupy społeczne, które najłatwiej, mówiąc wprost, wdrożyć w demokrację bezpośrednią. I teraz takim bardzo skutecznym narzędziem jest chociażby budżet obywatelski. Bo jeżeli wśród projektów budżetu obywatelskiego będzie odnawianie placów zabaw, będzie odrestaurowanie różnych parków, miejsc aktywności, organizacja różnych wydarzeń, to można wykorzystać do tego placówki oświatowe, żeby zachęcając dzieci do tego, żeby przedstawiały rodzicom te programy, sprawić, że ci rodzice się zainteresują, bo mając nawet mało czasu, będą widziały wartość dodaną z tego, że z budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego zrealizowany będzie konkretny projekt tuż obok nich. Podobnie możemy angażować te środowiska, które już są w grupie biernej zawodowo, jak na przykład emeryci i renciści, jak na przykład te wspomniane już koła gospodyń wiejskich, które same w sobie są bardzo zaktywizowanymi osobami, kierując do nich różne programy, tak? W przypadku kół gospodyń wiejskich bardzo często to nie są klasyczne demokracje bezpośrednie, instytucje demokracji bezpośredniej, ale już zainteresowawszy je jakimiś formami dofinansowania z różnych środków, z różnych pól, możemy sprawić, że zobaczą, że mogą coś uzyskać, a od tego nie jest daleko, żeby wzięły udział w konsultacjach społecznych, czy przyczyniły się do stworzenia jakiegoś projektu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Tak samo bardzo dobrym środowiskiem są szkoły, czy to licealne, technika, czy branżowe, w której mamy już młodzież prawie że pełnoletnią, a momentami pełnoletnią, która jeżeli zobaczy, że ma realny wpływ na to, co dzieje się w gminie, może chętniej pójść później na wybory i uczestniczyć w tym, nawet jeżeli to życie będzie biegło im bardzo szybko. Bardzo dziękuję za odpowiedzi na pytania, również bardzo dziękuję za gościnę na kanale. Ja też bardzo dziękuję. A ze mną na kanale lub bezpośrednio była doktorantka Anna Maciąg i z tej strony mówiła do Was Agata Kępa. Jeśli oglądacie naszą rozmowę bądź jej słuchacie, to zachęcam serdecznie do subskrybowania i wchodzenia z nami w polemikę, dyskusję czy zgadzania się w komentarzach, bo ten każdy głos jest dla nas bardzo istotny. Do zobaczenia. Tym celem.